Witam Państwa serdecznie i zapraszam na wykład o potopie Henryka Sienkiewicza. Nazywam się Jolanta Sztachelska, jestem literaturoznawcą, profesorem pracującym na Uniwersytecie w Białymstoku i sienkiewiczologiem, rzecz jasna. Proszę Państwa, wykład będzie się składał z dwóch części. W części pierwszej zajmę się przeglądem wydarzeń, układem treści utworu, a także relacją pomiędzy prawdą i fikcją w powieści Henryka Sienkiewicza. W części drugiej zaproponuję kilka interpretacji tego utworu. Integralną częścią mojej prelekcji jest prezentacja, która nam pewne rzeczy tutaj pomoże zapamiętać, uzmysłowić, ukonkretnić. W tej chwili już ją włączam. Właśnie, już ją mamy, proszę Państwa, i zaczynamy. Ja zwykle mówię o potopie w odniesieniu do całości trylogii z powodów bardzo oczywistych. Proszę Państwa, sława, legenda Henryka Sienkiewicza, autora, który ma w kulturze polskiej, jak mówi profesor Andrzej Mentzfel, pozycję niemal monarszą, jest ufundowana na legendzie i sławie trylogii. Trylogia to powieści historyczne, cały cykl, który pisany był przez Sienkiewicza w latach 1882-87 i który dotyczy dziejów Rzeczypospolitej w XVII wieku, Rzeczypospolitej zmagającej się z powstaniem kozackim na Ukrainie, z najazdem Szwedów, a potem z najazdami Turków. Obejmuje zatem dosyć duży wycinek czasowy. Wszystkie powieści w cyklu sienkiewiczowskiej trylogii ukazywały się najpierw jako pierwodruki prasowe w tak zwanych odcinkach felietonowych. I tutaj warto zauważyć, że tej publikacji towarzyszył niewątpliwie zabieg marketingowy, który pomógł tej powieści dotrzeć do maksymalnie dużego audytorium. Jeśli Ogniem i Mieczem było drukowane w dwóch zaborach, w Warszawskim Słowie i Czasie, to i Potop, i Pan Wołodyjowski już w trzech zaborach. No, myślę, że to było niezłe pociągnięcie, które rzeczywiście zaowocowało niezwykłym wprost rozgłosem i przyjęcie powieści było niemal entuzjastyczne. Ale no jak to zwykle bywa, ta recepcja ma zawsze swoje i białe, i czarne skrzydło, więc tak, po jednej stronie na pewno była aprobata i apologia, a po drugiej stronie krytyka, a nawet sprzeciw. Jeśli chodzi o tą pierwszą, no to tutaj myślę, że warto przypomnieć o takich trzech rzeczach. Po pierwsze, jeszcze przed ukończeniem druku pierwszego tomu Ogniem i Mieczem w roku 83 zabrał głos w sprawie Sienkiewicza i jego powieści ostatni chyba wtedy żyjący romantyk Józef Bohdan Zaleski, który poniekąd namaścił Sienkiewicza na tego, kto jest spadkobiercą wielkiego posłannictwa polskich romantyków. Po drugie, bardzo ważny był głos Stanisława Tarnowskiego, który można by powiedzieć otwiera legendę trylogii, ponieważ on mówi, że no, o pamiętnikarze, których będą nasi potomkowie czytać, zapiszą niewątpliwie te dni i te sytuacje, kiedyśmy wszyscy mówili o trylogii. No i takie wydarzenie wydawałoby się epizodyczne, mianowicie zebrane w Krakowie w latach 80. towarzystwo arystokratyczne zagrało, wystawiło tak zwane żywe obrazy w Teatrze Krakowskim trzykrotnie w 1984 roku, nie źle chyba się przy tym bawiąc, no, czyli krótko mówiąc ruch rekonstrukcyjny się rozpoczął. Zachowały się fotografie właśnie z tych wystawień, tutaj scena zbiorowa, a tutaj mamy, proszę Państwa, Stefana Zamoyskiego jako Jeremi Wiśniowiecki. Te stroje są historyczne lub
Ja na tym się dokładnie nie znam, pseudohistoryczne, ale w każdym razie taki fakt miał miejsce. No i proszę Państwa, to drugie skrzydło, bo wspomniałam, że jest i białe, i czarne. Mianowicie tu pojawiły się różne recenzje, recenzje pisarzy historycznych, którzy znakomicie orientują się w realiach historii XVII wieku, krytykujących Sienkiewicza za różnego rodzaju przeinaczenia, niedoskonałości itd., 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 ale pojawiały się też głosy bardzo, bardzo krytyczne z jego własnego pokolenia. Takim głosem krytycznym jest na pewno wielka rozprawa Bolesława Prusa, no a zdecydowanie nie usłyszał Sienkiewicz od Świętochowskiego. W artykule Świętochowskiego, no, można by powiedzieć, jest bardzo wiele goryczy, ponieważ Świętochowski wypomina Sienkiewiczowi zdrady ideałów własnego pokolenia, przystanie do stańczyków, niebotyczne honoraria, no nie wiem skąd on to wziął, ale plotka działała swoje, no a przede wszystkim stwierdził, że Ogniem i Mieczem to fałszywe arcydzieło. Tak się zaczynała czarna legenda Sienkiewicza, która będzie miała oczywiście swoją kontynuację na początku XX wieku. Tu się wypowiedzą różne autorytety, przede wszystkim pierwszorzędne pióra publicystyki modernistycznej, Stanisław Brzozowski i Wacław Naukowski, no ale to już jest inna zupełnie historia. Proszę Państwa, można by powiedzieć tak, jeśli wejrzymy w biografię Sienkiewicza, to w zasadzie wszystko, co tam się zdarzyło na bardzo wczesnym etapie, prowadziło go do powieści historycznej. Mówi o tym nawet legenda rodowa Henryka Sienkiewicza, w której wspomina się, że jako młody chłopiec znalazł jakąś skrzynię pełną zakurzonych ksiąg, a wśród nich była kronika litewska i z tej kroniki litewskiej Mikołaja Strykowskiego on wydobył nazwisko Litwos, którym potem zaczął się posługiwać w swojej praktyce dziennikarskiej. Ale warto też przypomnieć, że Sienkiewicz właściwie rozpoczyna swoją działalność, swoją karierę od pisania krytyk literackich, w których pisał o znakomitych poetach staropolskich, o Mikołaju Sępie Szarzyńskim i Kasprze Miaskowskim, wykazał się w nich znajomością rzeczy, wielką wrażliwością, no i piórem, które zapowiadało większe rzeczy. Napisał też przed trylogią, tak zwaną małą trylogię. To są teksty z lat 70., których już próbował penetrować zakamarki historii. No a przede wszystkim, proszę Państwa, w roku 1880 pojawia się taka próba sienkiewiczowska kompletnej, totalnej stylizacji na pamiętnik staropolski, czyli Niewola tatarska. Tę Niewolę tatarską przeczytał Piotr Chmielowski, najwybitniejszy krytyk literacki pokolenia pozytywistycznego, no i stwierdził, że przed autorem tego tekstu droga do powieści historycznej jest zamknięta. No cóż, proszę Państwa, nie pierwszy raz krytyka literacka nie pomaga autorom, a także się myli. Proszę Państwa, pisanie Potopu przypadło na bardzo szczególny czas w biografii Henryka Sienkiewicza. A mianowicie, Sienkiewicz w roku 1879 po blisko trzyletniej nieobecności w Warszawie powraca do niej i rzuca się w wir pracy dziennikarskiej. Współpracuje z wieloma tytułami, głównie z Niwą, potem staje na czele organu takiego neokonserwatywnego Słowo. W latem 1881 roku wstępuje w związki małżeńskie. Jego wybranką jest Maria z Szytkiewiczów. Maria pochodzi z rodziny tak zwanych egzulów litewskich, czyli ludzi, którzy w wyniku represji po powstaniu styczniowym musieli opuścić swoje ziemie na Litwie, przenieśli się do królestwa. Oni bardzo za tą Litwą tęsknią, tworząc takie bardzo zwarte środowisko, w którym ciągle o tej Litwie się mówi. Sienkiewicz znakomicie się w tym środowisku czuje, można by powiedzieć, no Litwa staje się jego przestrzenią, jego życia, on tą przestrzenią oddycha. Proszę Państwa, w krótkim czasie rodzą się Sienkiewicz,
dzieci, syn i córka. I kiedy przychodzi na świat córka, jego żona od początku, już jako bardzo młoda dziewczyna naznaczona chorobą piersiową, która wówczas była nieuleczalna, jest po urodzeniu córki bardzo, bardzo słaba. Sienkiewicz powziął zobowiązanie, że napisze powieść i z tą no niemalże umierającą Marią przenosi się od jednego miejsca do drugiego, od jednej miejscowości kuracyjnej do drugiej, szukając dla niej ratunku. Tego ratunku, jak wspomniałam, nie ma. No, z gruźlicą ludzkość uporała się dopiero po II wojnie światowej. Maria umiera w październiku 1985 roku w Falkenstein. Sienkiewicz jednak nie zaprzestaje pisania powieści. Kończy ją dokładnie w lipcu roku 1986 i powieść jest drukowana niemal w bardzo krótkim czasie, w każdym razie po zakończeniu druku Ogniem i Mieczem, bo druk ten skończył się w lutym, a druk prasowy Potopu to grudzień 1984 roku. Jeszcze powieść jest nieukończona. To jest tutaj ciekawe. Proszę Państwa, rzućmy okiem na tę mapę. No, ona przedstawia Rzeczpospolitą w pierwszej połowie XVII wieku, w czasach potopu szwedzkiego. To jest obszar ogromny, to jest kraj, którym trudno zarządzać, to jest kraj zewsząd otoczony różnego typu zagrożeniami, bo właściwie każdy z sąsiadów w tej wielkiej Rzeczpospolitej ma ochotę coś z jej obszaru uszczknąć. I tak się stało. Za chwilę tutaj właśnie pokażę, że mapę, na której bardzo mocno widać, jaki jest zasięg potopu szwedzkiego i rosyjskiego, bo trzeba powiedzieć, że Rosja tutaj oczywiście przy okazji potopu szwedzkiego też właściwie jakby tylko czekała na to, żeby zająć się interesujące ją ziemię. Ten cały obszar jasno-zielony to właśnie rozmiary tego potopu szwedzkiego. Ten szmaragdowy to obszar zajęty przez Rosję. Natomiast o ten skrawek tutaj, tego żółtego, to jest jeszcze Królewszczyzna, to jest jeszcze wolny kraj. I proszę Państwa, przechodzimy do treści potopu. To jest powieść, której akcja obejmuje 3 lata, od roku 1654 do 1657, z tym, że ten rok pierwszy, 1654, to jest w zasadzie tylko ekspozycja. Cóż my mamy w tej ekspozycji? No coś bardzo interesującego. Mianowicie dowiadujemy się o wielkim, rozrośniętym na Laudzie rodzie Bilewiczów i dowiadujemy się o testamencie Nestora, tego rodu, Herakliusza, który gdzieś tam na szlaku wojennym spotkał miecznika orszańskiego Jędrzeja Kmicica i panowie ułożyli między sobą, że dobrze byłoby połączyć ich rody. W związku z tym Herakliusz w testamencie swoim zapisał swoją wnuczkę Aleksandrę Bilewiczównę synowi owego Jędrzeja, Andrzejowi Kmicicowi. No i Bilewiczowi się umiera. Akcja właściwa powieści rozpoczyna się w roku 1655. Jesteśmy na Litwie, jest zima, proszę Państwa. Wojny wygaszają swoje ogniska, a wojska udają się na tak zwane zimowe leże. Andrzej Kmicic pojawia się na Laudzie. Przybywa do Wodoktów, żeby się przedstawić Oleńce Bilewiczównie, a i sprawdzić, kogo mu zapisano w testamencie. No i proszę Państwa, zdarza się rzecz spodziewana, a mianowicie młodzi od razu pałają do siebie afektem. Kmicic jest zauroczony panną, ale nie przybył na Laudę sam, tylko ze swoją kompanią. A ta kompania składa się z tak zwanego wojska wolontarskiego. To byli ich często drobni szlachcicy, a także i mieszczanie, którzy na wojnę szli, żeby się wzbogacić. I
zazwyczaj te wojska miały duży problem z dyscypliną. I tutaj coś takiego się zdarza, mianowicie trudno zapanować nad tą kompanią, która jest przyzwyczajona do gwałtów, do przelewania krwi i do ostrego picia też przy okazji. Kmicic wyrusza, żeby uśmierzyć bunt w Upicie, bo mieszczanie w Upicie zbuntowali się przeciwko temu, że mają ponosić koszty utrzymywania tych wojsk na zimowych leżach. I jak wraca do siebie, no to okazuje się, że jego kompania jest rozbita. Jest rozbita i z żalu, z zemsty, w odwecie pali Wołomontowicze. Olenka Bielewiczówna absolutnie na coś takiego nie chce zezwolić. Przechowuje go krótko, ale tak naprawdę nie chce już mieć nic wspólnego z Andrzejem Kmicicem. Mówi mu wprost, krew na pana rękach jako na Kainowych, idź precz. No i wydawałoby się tu katastrofa, Numa nie pójdzie za Pompiliusza, a więc cóż, proszę państwa, tak to bywa. Te perypetie osobiste nie kończą się jednak. Kmicic pisze do panny, przeprasza ją i tak dalej. No ale jak zwykle strzela mu dosyć głupi pomysł, bo w maju porywa Oleńkę, więzi ją w Lubiczu. Pannę odbijają Laudańczycy, którymi dowodzi Włodyjowski. No i to odbywa się słynny pojedynek Kmicica z Włodyjowskim. Włodyjowski jest zwycięzcą, a Kmicic woła do niego, kończ pan, wstydu oszczędź. Ale panowie rozstają się w zgodzie, tym bardziej, że Włodyjowski, ośmieliwszy się prosić Bielewiczównę o przychylność, zostaje odprawiony. No. Ta zagadka zostanie rozwiązana później. Tymczasem, proszę państwa, popatrzmy, że Rzeczpospolitą nękają różne problemy i to z różnych stron. Nie tylko wewnętrzne spory, ale także powstanie kozackie, które tylko czeka, prawda, żeby się ociepliło i rusza znowu. Tymczasem książę litewski Janusz Radziwiłł rozsyła do swoich dowódców tak zwane listy zapowiednie, a po drugiej stronie Rzeczpospolitej w Wielkopolsce od czerwca zbiera się pospolite ruszenie. I oto 21 lipca dokonuje się rzecz niesłychana. Wojska szwedzkie pod dowództwem generała Wittenberga z Hieronimem Radziejowskim u boku przekraczają polską granicę. Zgromadzone pod ujściem wojska polskie, to pospolite ruszenie podpisuje akt kapitulacji. Zobaczmy, co będzie się dalej działo na Litwie. Na Litwę w sierpniu ściągają dawni Zbaraszczycy, tu pojawia się Zagłoba i Skrzetuski, bohaterowie poprzedniej części trylogii i udają się pod komendę księcia Janusza Radziwiłła do Kejdan. No, niestety i tu wielkie zaskoczenie, a potem bunt, ponieważ książę Radziwiłł poddaje Litwę Karolowi Gustawowi. W szczególnie trudnej sytuacji jest Kmicic jako zaufany człowiek Radziwiłła. Nie bardzo jest w stanie zrozumieć na początku postępowanie księcia. Tymczasem, proszę państwa, król polski Jan Kazimierz opuszcza Warszawę, no i chroni się w Krakowie. A muszę powiedzieć od razu, że król Jan Kazimierz oczywiście ma też swój udział w tym wkroczeniu wojsk szwedzkich do Polski, no ponieważ zgłaszał pretensje do tronu szwedzkiego i w pewnym sensie uruchomił tę lawinę wydarzeń. Proszę państwa, na Litwie dochodzi do wojny domowej, bo część poddaje się pod władzę Karola Gustawa, a część oponuje przeciwko temu. W każdym bądź razie Kmicic zostaje uznany za zdradę i rzeczywiście jego sytuacja nie jest najciekawsza. W dalszym ciągu pozostaje on zaufanym Radziwiłła, książę go wysyła w różne strony,
w pewnym momencie też wysyła do swojego brata, księcia Bogusława, i tu w rozmowie z księciem Bogusławem Kmicic poznaje intencje domu Radziwiłłów. Książę Bogusław, nie kryjąc się za bardzo, mówi Kmicicowi tak: Rzeczpospolita jest jak postaw czerwonego sukna. Każdy ciągnie w swoją stronę, a ja z bratem też chcielibyśmy mieć kawałek. Kmicic próbuje porwać księcia Bogusława, fortel się nie udaje, zostaje przez niego raniony, a potem ocalony przez wachmistrza Sorokę. Uciekają do lasu, chronią się w takiej leśnej chacie, która okazuje się jest własnością dawnych żołnierzy Kmicica Kiemliczów. I w tej chacie, kurując się po ranie doznanej od Bogusława, Kmicic pisze listy. W pierwszym liście zrzeka się służby u Radziwiłła, wypowiada mu służbę. W drugim liście do Wołodyjowskiego opisuje sytuację na Litwie i podpisuje się jako Babinicz. Babinicz to nazwa miejscowości w powiecie orszańskim. Kmicic ma pomysł taki: chce udać się za Janem Kazimierzem, chce mu pomóc, chce wejść w służbę dla króla. Tymczasem, proszę Państwa, potop szwedzki przybiera coraz większe rozmiary. Kmicic, przejeżdżając przez całą Polskę na Śląsk, dowiaduje się rzeczy strasznych. Warszawa została zdobyta przez Szwedów właściwie bez obrony. W okolicach Częstochowy udaje mu się podsłuchać rozmowę dwóch dyplomatów i dowiaduje się, że szykuje się wielkie oblężenie klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Przedziera się do obrońców i tam staje się bohaterem obrony, ponieważ udaje mu się dokładnie 8 grudnia wysadzić wielkie działo oblężnicze, zwane kolubryną, w powietrze. Ogłuszony pada na ziemię, Szwedzi go łapią, oddają go pułkownikowi Kuklinowskiemu i znowu z tej opresji ratują go Kiemlicze. Tymczasem ruch partyzancki, ruch sprzeciwu wobec Szwedów ogarnia cały kraj, w czym rzeczywiście oblężenie Jasnej Góry mogło pomóc, podbudowując morale. I proszę Państwa, właśnie można by powiedzieć na przełomie 1655 i 1656 roku ta historia trochę zmienia swój bieg, bo pojawiają się okoliczności, w których Polacy jakby odzyskują zabrane przez Szwedów części Rzeczpospolitej. Umiera także Janusz Radziwiłł. W miesiącach styczeń-luty 1956 roku Jan Kazimierz powoli, idąc ze Śląska przez Słowację, w Lubowli spotyka się z Lubomirskim, pozyskuje go, przeciąga jakby na własną stronę. Potem we Lwowie składa tak zwane śluby, czyli powierza Rzeczpospolitą pani Jasnogórskiej. No, proszę Państwa, powraca Jan Kazimierz powoli do Polski. Przy nim jest Kmicic. Tu malowniczo Sienkiewicz odmalowuje takie momenty starcia ze Szwedami pod Żywcem, a także takie cudowny ratunek, który gotują królowi polskiemu górale. Oczywiście Kmicic wykazuje się przy tym dużym bohaterstwem. W każdym razie mamy tutaj szereg takich wydarzeń. W roku 1656 zimowa kampania Karola Gustawa napotyka na coraz większy opór ze strony polskiej. Tu wykazuje się przede wszystkim Czarniecki, prowadząc ze Szwedami tak zwaną wojnę szarpaną. Mamy szereg zwycięstw polskich, które powodują, że do jesieni w zasadzie następuje rozbicie wojsk szwedzko
brandenburskich. Jeszcze pod koniec roku Kmicic bierze udział w ekspedycji litewskiej, tam ratuje między innymi partię Laudańczyków, Bielewiczów dokładnie, i zostaje jeszcze na koniec, jakby to było mało, wezwany do pomocy przy walce z najazdem Rakoczego, który na południu Rzeczpospolitej przy tej okazji, prawda, skoro inni biorą, to i ja też, próbował coś uszczknąć z Rzeczypospolitej. I w zasadzie, proszę Państwa, to jest wygaszenie tych działań przedstawionych w powieści Sienkiewicza. W roku 1657 też mamy wygaszenie tego wątku miłosnego, który zaczął się tak ładnie. I Kmicic pojawia się na jesieni w Lubiczu. Miesiąc po przywiezieniu go przez wiernego wachmistrza Sorokę udaje się do kościoła w Upicie i tam spotyka się z Oleńką Bielewiczówną. No i jak to w powieściach bywa, szczęśliwy traf powoduje, że powracają z wojny Laudańczycy, przywożąc list od Jana Kazimierza, który to list w pełni rehabilituje Kmicica. No i wtedy mamy do czynienia z tą piękną, wzruszającą sceną, kiedy Oleńka, wołając: Jędruś, ran twoich nie godnam całować, przyznaje się do tego, że się myliła. No i mamy w zakończeniu powieści zapowiedź dwóch ślubów, Kmicica z Oleńką i Wołodyjowskiego z Anusią Bożobohatą. Proszę Państwa, no pięknie wszystko się kończy, ale tak naprawdę skutki potopu szwedzkiego były bardzo głębokie, straty moralne, straty demograficzne, materialne, no i przede wszystkim zmiana mentalności społeczeństwa polskiego, narastanie nastrojów ksenofobicznych, niechęć wobec inowierców, to jest ta zasadnicza zmiana. Proszę Państwa, jak wygląda kwestia prawdy i fikcji w powieści Sienkiewicza? No więc tak, Józef Ignacy Kraszewski w takiej bardzo znanej rozprawie, często cytowanej, powiada, że w powieści historycznej mamy do czynienia z dwoma rodzajami prawdy, historyczną i artystyczną. Można by powiedzieć tak, że Sienkiewicz wzoruje swoje opinie na opiniach historyków, którzy byli dla niego mistrzami i autorytetami. Ale no nie ma wątpliwości, że on kształtuje wizję powieściową tak, żeby mu to pasowało do efektu artystycznego, który chce uzyskać. Stąd przeinaczenia na przykład w obrazie króla, stąd też taki rysunek może niezbyt pozytywny, ktoś może się oburzać, księcia Janusza Radziwiłła, stąd ukazanie, że rola obrony klasztoru to nie jest jakiś epizod w zmaganiach ze Szwedami, tylko no przełomowy jakby moment. No i oczywiście są pewne drobne przesunięcia wydarzeń, no choćby te śluby lwowskie, troszeczkę by się tutaj tego zebrało. Proszę Państwa, czy postacie Henryka Sienkiewicza to postacie przez niego wymyślone czy fikcyjne? Popatrzmy. Andrzej Kmicic. Oczywiście można powiedzieć tak, to jest bohater fikcyjny, on występuje oczywiście też w pierwszych rozdziałach pana Wołodyjowskiego, ale generalnie rzecz biorąc, Sienkiewicz zawsze stosuje tę samą metodę, czyli przetwarza jakąś historyczną postać, w tym wypadku Samuela Kmicica, tutaj nawet wiele elementów w biografii rzeczywistego Kmicica się wiele zgadza, natomiast kształtuje go po swojemu, czyli ten Kmicic powieściowy ma troszeczkę inny jakby wymiar, ma inne rysy niż ten rzeczywisty. To nie dotyczy tylko Kmicica, ale także na przykład Michała Jerzego Wołodyjowskiego, który jest postacią fikcyjną, ale prototyp tej postaci Sienkiewicz znalazł w źródłach z epoki. Z tym, że no tutaj jest bardzo ciekawe, bo historyczny Wołodyjowski ożenił się z Krystyną Jeziorkowską. Jeziorkowska to nazwisko Baśki Wołodyjowskiej, a Krysia to druga z panien, do której zalecał się Wołodyjowski. No ale owa Jeziorkowska prawdziwa była wdową po trzech mężach. Ciekawe też, że rzeczywisty, autentyczny Wołodyjowski był przeciwnikiem
obrony kamieńca do końca i przypadkiem zginął w jego murach. No to tutaj widać właśnie, jak postępuje Sienkiewicz. Proszę Państwa, jedna z najciekawszych postaci wymyślona przez Sienkiewicza, Jan Onufry Zagłoba, Herbu w czele. Bóg jeden wiedział, skąd był rodem, gdyż sam rozmaicie o tym powiadał, dowiadujemy się w rozdziale 11 Potopu. On już występuje w pierwszym ogniwie trylogii, w Ogniem i Mieczem, wtedy ma lat 65, niejasną przeszłość, bardzo charakterystyczny wygląd. Cechuje go zamiłowanie do zmyślania, opilstwa, warcholstwa, jest sprytny, przebiegły, jest zaciekawiający, bo to jeden z chyba z najlepiej wykształconych bohaterów całej trylogii. On swobodnie posługuje się łaciną, zna ukraiński, cytuje wiersze, anegdoty, facecje i najrozmaitsze rzeczy, które czynią z jego postaci kogoś niezwykle zaciekawiającego. Jest to postać niejednoznaczna, ale budząca powszechnie sympatię. Gdyby zastanawiać się nad rodowodem literackim tej postaci, to tutaj trzeba byłoby przywołać najrozmaitsze źródła, bo to jest i żołnierz Samofał, Plauta, i Ulises, Homera, i postaci szekspirowskie, Falstaff, to też postacie Słowackiego na przykład można by tutaj wymienić. To oczywiście też wzorcem mógł być Jan Chryzostom Pasek, książę Karol Radziwiłł, Portos z powieści Aleksandra Dima, a także bardzo ważny trop to teść Henryka Sienkiewicza, Litwin Kazimierz Szetkiewicz, człowiek bardzo wykształcony i przypominający Zagłobę, jeśli chodzi o talent opowiadania. Inne postacie, no Jan Kazimierz Waza, tutaj naprawdę wystylizowany przez Sienkiewicza na, można by powiedzieć, króla idealnego. On w Ogniem i Mieczem ma duże zasługi, natomiast tutaj w walce ze Szwedami różnie to wygląda. To jedyny z królów Polski, który abdykował i resztę swojego życia spędził we Francji. W powieści Sienkiewicza jest tu osobieniem majestatu. Właśnie wszystko, co niechętne królowi, Sienkiewicz wkłada w usta jego adwersarzy, jego samego nie tykając. Natomiast w ujęciu Sienkiewicza bardzo dobrze prezentuje się Stefan Czarniecki, bo jest uosobieniem patriotyzmu, karności wojskowej. No, praktycznie rzecz biorąc, Czarniecki jest jednym z bohaterów obrony przed Szwedami i to jest zgodne z prawdą. Augustyn Kordecki, którego nową gigantomachię z pewnością Sienkiewicz czytał, to jedno z ważniejszych źródeł do Potopu, wystylizował z kolei na postać charyzmatyczną, bez którego obrona klasztoru nie byłaby możliwa. Inne postacie, Tomasz Bilewicz, Sarmata, no i Oleńka. Oleńka, proszę Państwa, to postać fikcyjna. O tej postaci bardzo ciekawie pisze Ewa Kosowska w takiej pracy, postać literacko jako tekst kultury, ponieważ Oleńka tu jest no, kwintesencją tego, co najlepsze w szlachcie, jest wzorem cnót moralnych. No, też można tutaj wspomnieć o takich postaciach, można by powiedzieć, z tła, jak ta szlachta zaściankowa z Laudy, Butrymowie słynni, Kiemlicze, Roch Kowalski, który no, okazuje się nie jest też bez prototypu, który odnalazł Sienkiewicz w pamiętnikach Łosia, czy Andrzej Kuklinowski. No właśnie, i dotarliśmy właściwie do końca, proszę Państwa, gdzie ja muszę powiedzieć, czego Sienkiewicz w powieści swojej nie mówi. No, to jest powieść pisana w czasach, kiedy działa cenzura, więc Sienkiewicz absolutnie nie może eksponować w swojej powieści tego wszystkiego, co dotyczy Rosji. Stosuje zatem język ezopowy, mówiąc o Rosjanach, o ich działaniach, jako
o działaniach septentrionów czy hiperborejczyków. Zwracam na to uwagę, bo nie zawsze jesteśmy świadomi, że coś takiego tutaj się dzieje, a myślę, że to ważne dla prawdy o potopie. Dziękuję Państwu bardzo.